Więc dzień dobry, witam. Wow, duży obraz. Dzień dobry, witam, Dumirek Brunejko. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz w ogóle ever, to witam cię bardzo serdecznie. Tak w dużym podsumowaniu, to kiedyś postanowiłem sobie, że będę robił vloga przez cały rok i robiłem, skończyłem po 365 dniach. Potem zacząłem robić tak vloga trochę mniej regularnie i trochę mnie to mniej sprawiało mi przyjemności. Okazało się jednak, że przez ten czas, gdy przestałem vlogować po drugim sezonie, tak czegoś mi brakowało. I też czytałem dużo komentarzy osób, które dzięki temu vlogowi się inspirowały do robienia ciekawych rzeczy w swoim życiu, bo staram się więcej dokumentować niż uczyć, może tak to powiedzmy. Okazało się, że ten vlog daje dużo wartości ludziom, daje też mi dużo wartości, więc postanowiłem sobie, żeby ustalić cel, bo bez tego celu nie szło mi robienie tego vloga, jak ze wszystkim w życiu. Jak mam dobre cele, dobrze mi idzie praca z nimi, jeżeli nie mam celów, to tak się błąkam, jak... Więc witam w sezonie numer 3, w którym będzie, mam wielką nadzieję, 1000 odcinków. Dzień po dniu. Nie wiem, co ja robię. Ale! Więc jak zawsze na blogu 3poziomy.pl mam taką sobie tutaj zakładkę zadania i te zadania realizuję już trochę czasu i część z tych zadań mi udało się uzyskać. Na przykład w tamtym roku przebiegłem 100 km del Passatore. No i przede wszystkim było to zadanie numer nie pamiętam ile, żeby robić codziennie vloga. I teraz powstało nowe zadanie, żeby robić tego vloga przez 1000 dni. Natomiast z racji tego, że mamy 1 stycznia i czas planowania, a ja zawsze planuję w okresach rocznych, miesięcznych, tygodniowych i dziennych, to zrobiłem taką listę i zachęcam każdego, aby zrobił taką listę, czyli wypisałem moje najbliższe zadania, które chcę zrobić oraz wypisałem te rzeczy, które chcę osiągnąć w tym roku, czyli jeżeli zadanie rozciąga się dłużej niż na rok, to robię sobie co chcę osiągnąć w tym roku. No i potem, bazując na takim planowaniu, planuję sobie ten cały rok. Czyli na przykład w tym roku planuję odwiedzić Portugalię, Ukrainę, Bułgarię, Cypr, Białoruś. No i jeszcze dużo innych rzeczy. Natomiast mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach się to wszystko wyjaśni. No i tyle. Nie będę cię za długo zamęczać tym, co się dzieje u mnie, bo się dzieje masakrycznie dużo, więc jak pewnie wiecie, założyłem firmę, chmurowisko, mam wspólnika, już zatrudniam jedną osobę, niedługo dołączy druga, trzecia, czwarta, więc będzie się działo. Przeprowadzamy się. W piątek lecimy na Maderę na miesiąc czasu, gdzie będę pracował i też będziemy sobie zwiedzać Maderę oczywiście z rodziną, spędzać miło czas. No i tyle, co tu jeszcze ciekawego u mnie? A, i kupiłem aparat. Już pokazuję. Więc to jest Canon G7X Mark II, druga część i mam też taką nóżkę. Do tej pory pracowałem nad czymś takim, czyli pierwszy sezon i drugi był używany na G7X z takim statywem. Natomiast w tej chwili postanowiłem zmienić, bo już przestała się domykać klapa i jest dużo brudów wewnątrz i te wideo nie wygląda tak dobrze. Więc mamy nowy aparat, nowy sezon, nowy rok. No nic tylko działać. Więc ja wracam do pracy. Trochę porządków, trochę rzeczy związanych z finansami, bo trzeba ten rok zapiąć, jak lecimy na Maderę, kwestie związane z fakturami trzeba niestety załatwić. No i tyle, pakujemy się, sprzątamy, planujemy rok, taki jest plan na najbliższy czas. I w tym momencie dzisiaj rozstaniemy. Obiecuję, że w najbliższych dniach wszystko się z powrotem wyjaśni, będzie normalnie. Natomiast dzisiaj taki dzień powitalny. Tak więc wiewiórki, bobry. Dzień dobry, dzień dobry. I do zobaczenia jutro.